Cześć, siemanko, z tym Matizem, to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym odcinku będziemy robić sobie ziomeczki TOEFL Zombie Doctor, czyli lekarz zombie. TOEFL to polega na uleczeniu zombie wieśniaka uleczeniu go, żeby on się zrobił, ziomeczki uleczył, żeby był wyleczony i się zrobił wtedy zwykłym wieśniakiem do tej formy sprzed jakby transformacji. No i do zdobycia tego trofeum potrzebne jest złote jabłko, które tworzymy ze zwykłego jabłka oraz z 8 sztuk złota. Także jest potrzebna nam potka na weaknessa, czyli słabość, jak kto chce po polsku, nazywa się słabość. No, do tego potrzebny jest nam sfermentowany oko pająka oraz prostrzelniczy. Oczywiście tak, że glodawkę na początku sobie dajemy i właśnie przetwarzają nam się te potki, ważą nam się. No, właśnie tutaj się zaraz zrobi noc. My tutaj, ziomeczki, mamy tutaj sobie tę wioskę. Ogólnie z poprzedniego odcinka mieszkają tutaj wieśniaki. Jeżeli one jakby tutaj zostaną... jakby zostaną zabite i znowu powstaną i wtedy będą jakby pod postacią zombie. Dobra. Mamy sobie tutaj sfermentowane oko pająka, dodajemy do tej mikstury i ogólnie będziemy mieli wtedy miksturę na weaknessa, ale pitną. A my potrzebujemy mikstury rzucanej, żeby rzucić w naszego pacjenta i go wyleczyć. Po rzuceniu miksturą ziomeczki dajemy mu złote jabłko, ale bardzo szybko w tym samym czasie i on będzie się leczył około 2-3 minuty lub czasami wolniej się leczy, to zależy od wersji, czy na przykład snapshota Minecrafta. Mamy tutaj właśnie fotki na słabość, 1,7 minuty to nam zajmie. I mamy właśnie taką słabość. Bierzemy sobie nasz tutaj stół, nasz zestaw do towarzania mikstur. Mamy złote jabłko, mamy rzuconą potkę na słabość. Czekamy teraz, ziomeczki, na noc. I właśnie znajdziemy sobie takiego zombie wieśniaka. On może albo się zespawnować, albo możemy mieć takiego zombie wieśniaka. Jeżeli na przykład chcecie mieć zniżki u takiego zombie wieśniaka, no to najpierw dajecie do niego zombie, a później go leczycie, jak już jest tym zombie wieśniakiem. No i wtedy będziecie mieli zniżki, więc spoko, bo on będzie was lubił naprawdę. Do końca życia będzie was lubił i właśnie będziecie u niego mieli zniżki i to naprawdę spore. Dobra, no to ziomeczki, zaraz nam się dobi tutaj zachód i będzie właśnie będzie noc. No tak, będzie noc i będą się spawnować zombie wieśniaki lub właśnie będziemy musieli uleczyć tego z wioski, bo będzie incydent, że zombie jednak go zabije. Ogólnie ziomeczki na hardzie, to jest poziom trudny, hard, czy jak kto chce. No i właśnie mamy taki poziom i na tym poziomie właśnie zombie daje jeżeli jakby zombie zabije wieśniaka, no to on się transformuje właśnie do i właśnie przechodzi pod postać zombie. Tylko że jest wieśniakiem. Ma na przykład nos. No. Chodźmy sobie tutaj, ziomeczki. Właśnie poczekajmy na ten właśnie piękny zachód słońca jest. Ziomeczki. I cieszymy się. Ogólnie. Jeszcze chciałem wspomnieć, że to jest świat z poprzedniego odcinka. Bo pewnie pamiętacie tą wioskę oraz to jezioro lub rzekę. Nie, to jest jezioro, ziomeczki. Tam jest taka rzeka za tym jeziorem ogólnie, a tutaj jest właśnie jezioro. Tutaj mamy ogólnie ocean lub też większe jezioro. Ale tak raczej ocean nie wygląda, może być to morze.
No to co, ziomeczki? Nastała noc i właśnie się spawnują takie delikwenty, tylko że ich nie możemy uleczyć, tylko musimy znaleźć właśnie takiego zombie wieśniaka. I będzie to dosyć trudne, ale często na wersji Bedrock Edition się często spawnuje. No dobra, no to mamy tam Endermana, ale zombie wieśniaka nadal nie ma, szkielet mnie strzelił tylko. No to ziomeczki. Idziemy na łowy. Zobaczymy, czy uda nam się znaleźć właśnie takiego zombie wieśniaka i go uleczyć. Sprawdzimy, ziomeczki, to sobie możliwe, że się nam uda. Szkielet mnie klepie. Tam jest co? Tam jest zombie z złotej zbroi. A tutaj jest szkielet. No to zombie wieśniak. Ziomeczki. Jeżeli nie możemy go znaleźć, to zrobimy po prostu sposób taki na właśnie także zdobycie tego trofeum. Bierzemy sobie takiego cwaniaczka tutaj, który tutaj chodzi, żeby był bliżej wioski. Mały jest ząbek, ale małego. To się z małym to się trudniej robi. Dobra. Mamy tutaj creepera, ale creeper nam nie jest potrzebny. Jest właśnie tutaj zombiak. O, zombiak, idealnie. Chodź, chodź, no. Mniejsza o to, no to chcesz tam do niego wejść? No to wejdź. Brawo! No chodź, 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 byku, no, no chodź. Chodź, no. Dobra. Zaraz, dobra, klepią się. Kurde. Wieśniak, daj się zabić. Ja ci później uleczę. No co ty tak uciekasz? Co się tak boisz? Wieśniaku. No i sobie poszedł spać, no. A ci mnie zaczęli klepać. No to trzeba inaczej to zrobić. Trzeba będzie ich tutaj zabunkrować. Siema. No, chodźcie, chodźcie. Siomeczki. No będą mnie bić. O, chodź, chodź. Dobra, jest jeden. Boże, że nie wychodźcie. Teraz oni tam muszą się zabić. Tutaj to odejdę sobie. Dobra. No to mamy ziomeczki zombie wieśniaka, tylko że tutaj są jeszcze inne delikwenty. My właśnie chcemy tego zombie wieśniaka. Tylko trzeba rozwalić tych tutaj. Te nawet sobie hełm ogarną. No chodź, 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 no. Dobra. I teraz mamy zombie wieśniaka. Nie możemy go wypuścić, dlatego ja wejdę tutaj dachem. Sobie. I on będzie mnie bił. Będzie mnie bił, ziomeczki. Więc ja muszę sobie po prostu zrobić coś takiego. Dałem mu płatka najpierw, ziomeczki, później dajemy jabłko. On będzie mnie bił, ale ma SBK Protection 4. No, robi swoje. Ale ja się z nim nie chcę klepać, więc sobie stąd wyjdę po prostu. Albo tak, no. Dobra, ziomeczki, zamknijmy sobie to. Zamknijmy sobie też to. Okna też sobie powybijamy. Jest teraz tutaj aktualnie tutaj w takiej klitce mu zrobiliśmy tutaj. Dobra. Zrobiliśmy mu taką klitkę i on tutaj będzie normalnie leczony. I ziomeczki kilka, no na pewno kilkanaście sekund to zajmie. Nawet kilkadziesiąt może, ale
Nie zakładałbym tego. Na pewno szybko uda nam się go wyleczyć. No, no to ziomeczki, jak będziemy go leczyć, no to tutaj ziomeczki, tak. Ja wam powiem, ziomeczki, nie będę się powtarzał. Powiem wam tak, macie potkę taką właśnie na weaknessa. Wiecie, jak ją zrobić, więc no, albo szukacie takiego zombie wieśniaka, albo robicie to, co ja zrobiłem. No to było brutalne, no ale taki Minecraft jest niestety. No taki jest właśnie, ziomeczki. Więc no, nie poradzimy na to nic, ale możemy przynajmniej zdobyć takie trofeum. Jest to złote trofeum, jest na pewno rzadkie. Jest to, ziomeczki, trofeum na PlayStation z jakby. O! No to mamy trofeum, zdobyte osiągnięcia. I ono jest złote. A! I widzicie, ziomeczki, zniżki są z 32 na 26. No są zniżki tutaj na przykład z 3 złota na 1. Są na pewno duże zniżki. I więc byczek na pewno robi swoje. Możecie z niego korzystać i z nim jakby tutaj dogadywać się w sprawie handlu oczywiście. No, wychodzimy sobie. On został uleczony, więc powinien nam być wdzięczny. Ja sobie tutaj wejdę na. Dobra, wejdę sobie na balkon tutaj. Okej. I ziomeczki, ja się będę z wami żegnał. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, to zostawcie łapkę w górę i napiszcie jakiś pozytywny komentarz. Będzie się cieszyć, bo zdobyliście trofeum, które także jest jednym do platynowego trofeum na właśnie konsolach Xbox i PS. No. Więc ziomeczki, ja będę kończył ten odcinek. Życzę wam miłego weekendu. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pewnie też już z Minecrafta albo z Minecraft Dungeons. Jak wolicie. To zależy od was. Ziomeczki, no to do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.